Dania stojące na stołach w jadalni statku wycieczkowego wydają się świeżo przygotowane. Wygląda na to, że wszyscy przed chwilą z nienacka wyszli. Wpadasz w panikę i wybiegasz na zewnątrz, na główny pokład. Wokół leży mnóstwo klapków i sandałów, ale nie zauważasz w pobliżu żadnych ludzi. Wychylasz się przez barierkę i widzisz, że statek wciąż się porusza. W zasięgu wzroku nie ma jednak nikogo z personelu. Twoje pierwsze przypuszczenie jest takie, że wszyscy z jakiegoś powodu gdzieś się zebrali, więc idziesz do kapitana. Przechodzisz przez długie i przypominające labirynt korytarze, zanim docierasz do mostku kapitańskiego. Drzwi są szeroko otwarte, a ktoś ustawił statek w trybie automatycznego sterowania. W twojej głowie rysuje się kilka scenariuszy. Scenariusz numer jeden jest taki, że kiedy ty spałeś, wszyscy inni się obudzili i postanowili zrobić ci psikusa. Muszą więc pewnie ukrywać się gdzieś na statku. Panikujesz, ponieważ nikogo nie ma w pobliżu, a oni pewnie zaraz skądś wyskoczą i zrobią ci niespodziankę w postaci niesamowitej imprezy z tortem. Drugi scenariusz, który wymyślasz, brzmi następująco. Podczas gdy wszyscy cieszyli się rejsem, statek przypadkowo wszedł w czwarty wymiar razem ze wszystkimi pasażerami i zwierzętami. Ale gdyby faktycznie tak było, to dlaczego ty tutaj zostałeś? Trzeci możliwy scenariusz zakłada, że wszyscy znaleźli w pobliżu lepszy statek wycieczkowy i zdecydowali się na niego przenieść. Zapomnieli ci tylko o tym powiedzieć. Ale dlaczego zostawili swoje rzeczy i na wpół zjedzone smakołyki? Próbujesz dowiedzieć się, do czego służą poszczególne elementy sterujące, ale w twoich oczach to tylko zestaw przypadkowych urządzeń i migoczących światełek. Nie ma żadnej instrukcji obsługi do przestudiowania, ale jest za to całkiem szybkie Wi-Fi. Odpalasz laptopa i szybko wyszukujesz informacje. Dowiadujesz się, że statek płynie w trybie bezpieczeństwa i ma automatyczne czujniki, aby wykryć, kiedy wody stają się zbyt niebezpieczne. Otwierasz media społecznościowe i próbujesz skontaktować się z kilkoma osobami, ale twój telefon nie ma sygnału. Działa tylko laptop, który jest podłączony przez kabel. Jest za to radio, dzięki któremu można skontaktować się ze stałym lądem. Próbujesz to zrobić, ale nikt nie odpowiada. Nagle otwierają ci się powiadomienia. Patrzysz na zdjęcia znajomych na wakacjach lub w domu, ale nikogo tam nie ma. Widzisz tylko puste tło. Wszyscy oprócz ciebie zniknęli. Po raz ostatni starasz się skontaktować z resztą świata, ale bez skutku. Sprawdzasz kilka szczegółów dotyczących rejsu i dowiadujesz się, że statek będzie potrzebował około 11 dni na dotarcie do najbliższego portu. Po spojrzeniu na mapę zauważasz jednak małą wyspę, która jest oddalona tylko o 4 dni podróży. Statek wycieczkowy płynie z prędkością około 20 węzłów, czyli mniej więcej 37 km na godzinę. W międzyczasie postanawiasz zwiedzić pokłady i zaglądasz do wielu niezwykłych miejsc. Reklamy w telewizji pokazują zazwyczaj statek wycieczkowy bez ludzi, co sprawia, że wygląda on dość samotnie. Podczas 7-dniowego rejsu duży wycieczkowiec może wykorzystać ponad 4000 kg sałaty i 20 000 kg jaj. Ogólnie rzecz biorąc, na rejsie z ponad 1000 pasażerów na pokładzie spożywa się 2000 steków i 1000 pieczonych ziemniaków dziennie. Na statku jest tak dużo jedzenia i składników, że teoretycznie można by na nim przeżyć kilka lat. Docierasz do recepcji i łączysz się przez interkom, aby wygłosić oficjalny komunikat. Halo? Halo? Słyszysz tylko dźwięk świerszczy. Okej, jeśli to jakiś żart, to nie jest śmieszne. Możecie już wyjść z kryjówki. Idę na dół po jakieś przekąski. Czekasz na odpowiedź, ale nikt nie nadchodzi. Postanawiasz udać się na niższe pokłady statku, ale zanim zejdziesz na dół, sprawdzasz lodowisko, na którym również nikogo nie ma. Zakładasz łyżwy i ruszasz zrobić kilka kółek. To miłe uczucie, gdy nikt nie przeszkadza ci w zabawie i nie mówi, co masz robić. Potem sprawdzasz pokój zabaw i grasz w kilka gier zręcznościowych. Używasz monet z kasy i grasz godzinami. Słońce zaczyna zachodzić, więc decydujesz się na orzeźwiającego drinka i podziwianie widoków. Siadasz na górnym pokładzie, gdzie normalnie wstęp mają tylko pasażerowie pierwszej klasy i chwytasz największy leżak, na którym zaraz się rozłożysz. Wokół jest tak cicho, że można usłyszeć szum oceanu. Zasypiasz i budzisz się następnego ranka z powodu jasno świecącego słońca. Chodzisz po statku, próbując wymyślić, co powinieneś robić. Chwytasz kij golfowy i zaczynasz nim machać. Wybijasz piłki do oceanu i grasz tak długo, aż się znudzisz. Zdajesz sobie sprawę, że za bardzo wciągnęła cię zabawa i postanawiasz pójść na niższe pokłady statku. Otwierasz drzwi z napisem "Tylko dla personelu" za pomocą przepustki, którą znalazłeś w pobliżu. Zaczynasz schodzić na dół. Robi się coraz ciemniej. Nie działa zasilanie, więc chwytasz latarkę i przeglądasz pomieszczenia. Członkowie załogi zazwyczaj mieszkają w pokojach w stylu akademika z piętrowymi łóżkami. Mają wspólną przestrzeń do spożywania posiłków i dostęp do różnych zajęć rekreacyjnych.
Kuchnie, które obsługują główne restauracje, również znajdują się na dolnych pokładach statku. Wszystkie pokoje wyglądają tak samo. Z maszynowni dobiega hałas, który przyprawia cię o ciarki. Rury brzęczą, a dziwne dźwięki dochodzą z najróżniejszych miejsc. Światła migoczą, a cienie podążają za tobą, gdy poruszasz się z latarką, którą znalazłeś w jednym z pomieszczeń. Jesteś przerażony. Wołasz, by sprawdzić, czy ktoś tam jest, ale słyszysz tylko własny głos odbijający się echem po korytarzach. Zgubiłeś się. Próbujesz znaleźć drogę powrotną do górnych pokładów, ale wszystkie korytarze wyglądają tak samo. Zaczynasz biegać i panikować. Potykasz się o coś i gubisz latarkę. Jest naprawdę bardzo ciemno. Machasz rękami dookoła i starasz się znaleźć wyjście. Kładziesz ręce na ścianie i próbujesz wymacać drogę. Na końcu korytarza dostrzegasz jasne światło. Idziesz w jego kierunku. W końcu docierasz do jednej z centralnych kuchni, w której leży mnóstwo jedzenia. Są tam dziesiątki lodówek i całe osobne pomieszczenie pełne deserów. Twój żołądek burczy z głodu. Jesz jedne z najbardziej egzotycznych i ekskluzywnych potraw, które mogą kosztować nawet $1000. Spędzasz następne kilka dni pałaszując smakołyki, grając w golfa i tańcząc na parkiecie. 3 dni później możesz stwierdzić, że skorzystałeś już z większości rozrywek na statku wycieczkowym. Podczas opalania zauważasz w oddali wyspę. Chwytasz lornetkę i dostrzegasz port. Szybko kierujesz się do centrum dowodzenia i patrzysz na mapę. Dotrzesz na miejsce za pół godziny, ale nie masz pojęcia, jak zaparkować statek wycieczkowy. Ostatecznie po prostu opuszczasz kotwicę, aby zatrzymać wycieczkowiec. Następnie wykorzystujesz łódź ratunkową, by dopłynąć na wyspę. Zabierasz trochę zapasów jedzenia i wiosłujesz. Może ktoś na wyspie będzie mógł ci pomóc. Wychodzisz z łódki i stajesz na brzegu. Trafiasz do miasta, ale jest ono puste. Ludzie dojeżdżający do pracy zostawili swoje samochody na środku drogi. Kierujesz się na posterunek policji, by sprawdzić, czy uda ci się uzyskać jakieś odpowiedzi, ale tam też nikogo nie ma. Minęło kilka miesięcy, a ty zdążyłeś już poznać całą wyspę. Uratowałeś też przed zmarnowaniem mnóstwo jedzenia ze statku wycieczkowego. Po 5 latach przejąłeś całkowitą kontrolę nad wyspą i nauczyłeś się, jak sterować statkiem wycieczkowym. Od tamtego pamiętnego dnia nie widziałeś ani jednego człowieka. Masz wrażenie, jakby wszyscy po prostu wyparowali. 10 lat później siedzisz w wieży radiowej. Masz długą brodę i pola uprawne na całej wyspie. Od 3 lat nie postawiłeś stopy na statku wycieczkowym. Nagle łapiesz w radiu jakiś sygnał w alfabecie Morsa. Ktoś z kontynentu próbuje się z tobą skontaktować. Postanawiasz wrócić na statek i się tam przedostać.